Dachau w rowie. Z powodu zbyt szybkiej jazdy kierowca Audi wypadł z drogi i dachował na poboczu. Wszystko działo się na drodze wyjazdowej z Chwałowic do Jankowic. Policjanci ukarali nieostrożnego kierowcę 100-złotowym mandatem. Na miejscu byliśmy z naszą kamerą. Miał dużo szczęścia. Tak można powiedzieć o kierowcy Audi, który swą jazdę zakończył w taki oto sposób. Wszystko działo się na ulicy Świerklańskiej na drodze wyjazdowej z Chwałowic do Jankowic. Zdarzenie wyglądało bardzo poważnie. Samochód kierowany przez mężczyznę, który jechał w kierunku Świerklan, w pewnym momencie zjechał do rowu i dachował. Kierowca na szczęście o własnych siłach wydostał się z przewróconego auta. Wezwał też pomoc. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Jak się okazało, kierowcy nic się nie stało, natomiast został on ukarany mandatem w wysokości 100 zł, ponieważ nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni. Noga z gazu, zwłaszcza w takich warunkach, apelują rybnicy funkcjonariusze. Prędkość i niedostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze może się bowiem tak zakończyć.